Hej, dzisiaj robię dwukolorową roladę orzechowo-rumową. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie, z jakim nadzieniem lubicie rolady. Dołączajcie emotkę ciasteczka do komentarza oczywiście. Zaczynam od zrobienia masy. Tutaj mam 250 ml śmietanki kremówki, którą mocno podgrzewam. Do podgrzanej śmietanki wrzucam 200 g białej czekolady. Czekoladę tak trzymam, mam 2 minutki w tym gorącej śmietance i teraz mieszam do połączenia składników. Następny etap to muszę upiec biszkopt. I teraz zaczynam od ubicia 5 białek na sztywną pianę. Do ubitych białek dodaję 120 g cukru pudru, oczywiście po trochę i dalej miksuję. Następnie dodaję po jednym żółtku i dalej miksuję. Pięknie mi się jajka ubiły. Zobaczcie, i teraz tak, do drugiej miski przekładam sobie mniejszą część. No nie, nie będą to równe połowy. Do mniejszej dodaję 2 łyżki mąki ziemniaczanej i przesiewam. Do drugiej części 2 łyżki kakao i przesiewam. Teraz lekko mieszam do połączenia składników. I teraz biszkopty wykładam na blachę z piekarnika wyłożoną pergaminem. Jak to zacząć? Musi być to połowa, dobra. To będzie dwukolorowy biszkopt. Jak zauważyliście już, muszę sobie go równomiernie tutaj rozłożyć. Teraz wykładam jasny biszkopt, tak żeby się połączyły dwa biszkopty. Do piekarnika 9-10 minut, nagrzanego do 200 stopni. Biszkopt pięknie się upiekł. Chwilę go przestudziłam. Teraz przełożę go na ściereczkę i tak sobie pomogę, żeby mi się to... O. Teraz będę musiała powoli zdjąć pergamin. No pięknie odchodzi. I teraz za pomocą ściereczki zwiniemy sobie roladę, zaczynając od jasnej części. 200 g masła ubijam na puszystą masę. Do masła dodaję po łyżce białej czekolady rozpuszczonej w śmietance i dalej miksuję. Do masy dodaję 3 łyżki rumu, opcjonalnie oczywiście, to nie jest konieczne, ale to będzie masa rumowa orzechowa. I dalej miksuję. Do masy dodaję 3 łyżki mielonych orzechów. I łączę z masą. Roladę sobie rozwinęłam. Maciej pyta, po co zwinęłam. No super pytanie, bo po to, żeby on potem widzieć. Teraz mi się ładnie zwija, nie łamie się, a tak to biszko wysycha i mogłoby mi się to połamać. Wykładam masę orzechową i równo ją rozprawiam. Aha, część masy tak to strzykawki takiej dekoracyjnej zostawimy sobie, żeby udekorować roladę. Jaka pyszna ta masa, jaka pyszna ta masa. Płaciłam jeszcze tak 2-3 łyżki orzechów posiekanych włoskich, posypujemy naszą roladę i zwijam roladę. Au! Au! Jednak! Au! No popatrzcie, mówiłam, że się nie rozwali. No nic, schowamy to tutaj. I teraz dekorujemy roladę. Wiecie co, jem tą masę, jest pyszną. To jest taki już przepis przedświąteczny, znaczy świąteczny, ale robię go wcześniej, żebyście mogli sobie go zrobić. I fajny, bo roladę można upiec wcześniej. To też myślę, że tak 2 dni jak posiedzi, to jest jeszcze lepsze. Dekoruję teraz, widzicie, półeczkami orzechów. W tym roku jest sezon, znaczy sezon, był urodzaj orzechów, także w tym na święta ja planuję właśnie tą roladę. Tort orzechowy, może mi się uda jeszcze nakręcić i wam pokazać. Rolada już jest gotowa, święta jeszcze kawałek, ale przepis gotowy, więc możecie go sprawdzony, jest super, ekstra. Jest nas prawie 208 tysięcy, ja nie wiem skąd was się tyle bierze, dzięki za wszystkie subskrypcje. Najlepsze komentarze Bubiś i Katarzyna Krawczyk. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego odcinka.